Cześć i czołem, witam was kochani w kolejnym odcinku z World of Tanks. Ze mną jest, a raczej będzie, ale jest już na Discordzie Bastek. No słuchajcie, będziemy grać. Bastek będzie się zaraz logował do mnie. Mieli mu się komputer, więc na chwilę was jeszcze tutaj postaram się zagadać. Gramy w czołgi. Ja dawno nie grałem w czołgi. Jak widzicie, mam jedną zmianę. Sprzedałem tego typa 58 czy 98. Czwartotierowy japoński czołg, bo on po prostu mierzył strasznie. I odkupiłem sobie trzeciotierowego M3 Stewarda, bo chciałem sobie robić jeszcze jakieś lekkie czołgi. I wpadło na Amerykańców. Dlaczego? Ano dlatego, że mam tutaj załogę na 100%, więc trzeba by z tego jakby korzystać. Jest to normalna sprawa. O tutaj, ona nawet też robi perki. Więc jak jest, to niech jest. A z tymi Japończykami i tak mi się bardzo kiepsko grało. Więc zmieniłem koncepcję, będę szedł w lekkie amerykańskie. Ponoć są niezłe. Chińskie są ponoć jeszcze lepsze. Tak słyszałem, ale niech będą amerykańskie. Powiedzmy, to nasi... Amerykańskie mają to dobrze, że mają lufa do opuszczania, a chińskie są niby dobre, ale lufy ci nie opuszczają. Lepiej jak lufa stoi, nie jak się opuszcza, ale rozumiem ideę. To już cię zapraszam, przyjacielu. I no cóż, zagramy kilka bitewek. Tak po prostu niech będzie. Tiery w tej chwili są... Bitami się najlepiej grą, bo to się zawsze grą jako tako. Jako tako, no czyli nie ma dużych wymagań, zawsze wychodzi jako tako. Siódemeczka, przyjacielu. Czy ty masz jakieś trójki, powiedz? Nie, tak pytam, bo tego Stewarda też bym chciał poekspić. I nie wiem, czy to robić samemu, czy z tobą. Ale jak masz trójki, to ja sobie pomajtam herbatkę. I będziemy po prostu grali, podejrzewam, wszystkie tiery po kolei. Żeby tam coś w miarę równomiernie poatakować. Przyjaciel, ty masz widzę swój nowy czołg, Leo, tak? Chwaliłeś na Discordzie, gdzie to jest nowa zabawka Bastka. Panie Bastku, gdzie jedziemy? No wojskowa, jestem wolny jak oj, tam że... Tak, czy to w miasto, czy tutaj na bok? Wiem jechać w miasto, ale mówię, jazda to jest takie poje, także... To ja, my możemy cię pchać, a jakoś dojedziemy. Nie, bo tutaj kiepsko mi się jedzie na prawo, na jedynkę, bo to on nie opuszcza za bardzo działa i tak nie mam jak strzelać. Musiałbym jechać na prosto, a to się źle kończy. Więc też wolałbym uniknąć tamtej części, wolę jechać w miasto. Ale też mam stokowy chyba silnik w tym, mam też stokową wieżę, także jeszcze to nie jest najlepszy czołg, jaki być może. A to wcale taki wolny nie jesteś, przyjacielu. Ale to jest śmieszne, ty masz tutaj większą wieżę od czołgu swojego. Kaj strzelamy? Do wody, ty. A niczego nie wyświecił tutaj. No to tanki, no bo to usmatiery. Nie no, Pantera jest po ucieku. Myślałem, czy tutaj przyjadę. Ale ze mnie gapa. No cóż. Zróbmy sobie, że tak powiem. Wnuka. Ale do ciebie, przyjacielu. O, T-20 też się dobił. Muszę mieć dobrą sytuację, że się tam nie dobił. Tak, no to już dwóch chyba, nie? Ty wiesz, że my to możemy łatwo wygrać. My to skapujemy pewno. Miksy się boją wyjechać.
Kurde, nie trafiłem. No, robi się cieplej. Jego nawet nie widzę. To jest jakieś... Kurde, jak ona mnie strzela? Ja go nie widziałem w ogóle. Ja tam zeszczeczkami. Zło, jestem zły. Jeszcze mi przyjaciela zaraz Bastkę zabiją. Chociaż bitwa i tak wygrana, no. Powinna być przynajmniej. Chociaż nie wiem, tu sami jesteśmy. Zobacz, że są nasze niszczarki. Co za głąby. Jakby to jeszcze było dwa lata, byśmy na lajcie wygrali, a teraz oni mają dobrą pozycję. A! Dobrze, ani histerykiem też, dobrze. Było to, to może dajmy to. Szósteczki. Zagrałem jedną bitwę. Jeszcze przed twoim pojawieniem się i cóż. I cóż mogę rzec? A, widzę, że się ten dostosowujesz do mnie. Ale jeden S czy zwykły? Twój ładnie malowany. Gdzie jedziemy? Tam gdzie zawsze? Na ten? Na dziewiąteczkę? Ale to ciężkich czołgów, bez kitu. Będzie zabawa, będzie zniszczone. Będzie od kogo obrywać. No co te KW85 robi, no? Co za typ? A KW85 jest dobre? Bardziej miękkie. Bardziej mobilne chyba, ale nie jest chyba. Bo to szóstytki jest, nie? Takie życie. Jak to bym z czołgu do czołgu, to potem jak broń jedną, dwoma, jedna zmiana, to się potem przyważa do tego typu. Jadę za tobą, niestety koledzy postanowili zostać z tyłu, wyobraź sobie. Też się skontowałem, bo mi Danusia kazała. W komentarzu. A, trochę jeszcze. Gdzie są ich czołgi ciężkie? U ELC z daleka snajp. Tak, czuję, bo właśnie dostałem postrzał. Gąskę mu zdjąłem, nie dziękuj. Może pojadę z drugiej strony. Pomogę naszemu tygryskowi. Ale nie wyjeżdżaj mi teraz. Ja wiem, właśnie nie widać go, więc tak
Nie bardzo chce wyjechać. On już dostał postrzał. Przydałby się jakiś ten. Chociaż nie, może pojedźmy ławą po prostu i tyle. Kurde, no, ktoś mi go zdjął, no. Ale to normalnie bez przycelu. Ale ja go wykryłem, ha, i dostałem 300 za wykrycie. I co, jedziemy dookoła i na kapa, tak? To jeszcze artyleria znaleziona jakaś na kawie, gdzie schowana. Ale pamiętaj, że mamy ciężkie czołgi. Kurde. Nie możesz się nie. A może i nie za na górę. No bez kitu, dwa razy zdjąłem kawojedynce gąski, no. Ja pędzę. To jest skandal. Wyobrażasz sobie to? Dwa razy szedł w kawę jedynkę i zdjąć mu gąski. No, to jest. Wyobrażasz się strzelać mi niż strzelać mi nie trafi. To jest po prostu cyrk. Ważny jest efekt końcowy. Poczekaj, pomogę ci może, co? No jodę. A może z tego wiesz, chyba. Tam. Kurde, ja bym chciał staranować, no. Ty ma więcej wyświeceń niż ty, niż uszkodzeń. No ale wygrana bitwa, 2 kile. Gwiazdki będą jakieś tam, mam też ten bonusik. Z 1000 powinien wskoczyć. Skadłem? No, 1100. 1000 coś tam. Dobrze, to było. No dobra, z bólem serca odpalmy piątki. Bo jest szegmanik do wygania pierwszej bitwy w końcu. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale dobra. Ja wczoraj z mapy z żelebem. Kurde, cały czas z tym chyba przez pół godziny piątki. A jest. Nie wkurzył, kupił kawał jeden. No bo nie miał z czym grać, tak? A, bo mi się tam pierwszy godziny, jak wielko nie. A, bo to się nudzi, jak się gra ciągle jednym czołgiem, to. Przyjacielu, gdzie jedziemy? Ej, będzie tak, będzie bolało. Będzie, kurde, będzie piekło. Nie, już się lepka boja. Czyli przed siebie jedziemy? To trzeba być. Lepszy. Zawolni je na środek. Zainteligentny na piłkę. Może mam kiepski czołg, ale to tak wygląda. No, na środku dużo nie ma. Nie? Kule, żeby mnie... Oj, jak z mnie wyprzedzono. Ty masz silnik stokowy? Załoga chyba jest nasz partner targi.
za 4 rzędzie w załogu. To twoje dalej nie podjeżdżać, nie? Czy jechać dalej? No tam jeszcze tam jest ten A9 tam poświecić, zobaczyć, ale nie za głęboko. Bardziej tam na A8, A9, na te skórki z tego balkoniku. Ale miękki! Nie jeszcze jest to, Romuel zamiast ci pomóc, co się bierę i ciśnie pojadę. O, idiota. Cholerny pudel. Aaaa. Chwilę była dobra pozycja, bo oni was strzelali, ja waliłem ich z boku, tylko że byłem sam, no. No ich to życie. Dobrze, to zagramy piątką teraz, jak masz jakąś... Chociaż nie wiem, to może wróćmy do wyższych tierów, dawaj szósteczki. Jak mamy ten ciebie, to gramy na wyższych. No masz jakąś szóstkę jeszcze, nie? Chyba. Znaczy ty możesz wybierać tiery, no wiesz, który ja mam. Może zróbmy tak, ja się będę dostosowywał do ciebie. Chcesz wejść co tam ten, a ja się dostosuję spokojnie, ja tam mam. I tak 90% czołgów to wyniję w środku na. No musisz się odkurzać czasem, przyjacielu. Jakim bomb w zasadzie odkurzam. Tak byś grał tylko dziesiątki. Nie, bo to szkoda kasy. Nie, tylko te co ekspię. Dziesiątki to pewnie jest króliczek, także trzeba króliczka gonić, ale niekoniecznie nie. To dobra. Ciekawe, czy nam teraz wypadnie. Na tego będzie. No jak na klena przecież. Muszą być jeszcze tiery. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. Może być na lewo. Ja mam trolla, więc tak naprawdę to... No. Nie dorobiłem się jeszcze dobry jak maty. Nie no, jedziemy no. Co zrobić? Tylko żeby za daleko nie wyjeżdżać. Pozycja to jest wycofać się do czerwonej linii. To znaczy, że będzie dobrze. No, oni będą mówią o posłaniu, nie żeby od Himmelsdorfu do mnie przyjechać. To jest cytat na ten, na tytuł odcinka, mój przyjaciel, właśnie go zrobiłeś. Osłona od Himmelsdorf. Jestem na pół strzała teraz, kurde. No mógł wyjechać tamten, bo mi się celownik na niego przygotował nawet. Raz mi wszedł za 400, trolla innym razem za kilkadziesiąt. Kurde. No ale nawet sami tu jesteśmy.
A ich tam ilu? Zobacz. 5, 6. No zrobiłem 500 obrażeń, więc już mam KP, ale co z tego? Dobrze. To wróćmy może do szóstek. Czy wolisz... Chociaż nie. Dajmy piąteczkiem z tego niszczarką. O, dziękuję ci bardzo. No ja teraz po tobie, żeby ci było raźniej. Ensk. Co jest na tą drogę? Na jedynkę? Czy masz jakiś inny pomysł? Na jeden. Tak, poważnie? No, od Himmel zero można z tym żyć. Nie, ale bo nie wiem, że to jeszcze mówisz poważnie. Na poważnie, tak. Dobra. Są w tym narożniku, są budynki, to przed tymi budynkami. Dobra. Krzaczki i się stoi przy tych krzaczkach, a ja pojadam do Rucji. Dobra. A może lepiej na taki wzgórek pojechać, czy nie? Tutaj lepiej będę... No może, ale tam bardziej te, bo to potem cię wykryją do ziarta wyższą. Tam prawdopodobnie można było SU 85, to tak jak on się tam ustąpił mniej więcej ten, albo do Hazan. Może tam jechać dalej. No przyjedź, przyjedź. Nikogo, Holender nie ma, bo sobie pochowani. Ja skoczę do zerówki, tam macie na ten, na Azer. Jadę za tobą. Trzeba ich objechać i zniszczyć, przyjaciele. Robimy im basku gangbang, tak zwany. No, zatkuję to. Kawał jak się kaczuszkę? Gonię! My mamy po trzech. No, po trzech mamy. Ta kaczuszka to była oszukana, ale. Bo ja tylko dobiłem, nie?
Ale 362 uszkodzenia, stary, i ten, i 3 kile. To jest szczęście początkującego. Dobrze, kochani, pięknie wam dziękuję za oglądanie. I Basku, pożegnaj się. To jest taki moment, że trzeba zakończyć, bo potem będzie tylko gorzej. Do zobaczenia, moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć, kąteczka.